największe miasto mrocznych elfów. Ponad 100 tysięcy mrocznych elfów w różnych domach. Więcej niż 100 tysięcy. Chyba 500 tysięcy. Ogrom żołd. Nawet, czy ja gdzieś mam tu... Mapkę pod mroku. Czy ja wsiałem gdzieś? Wsiałem oczywiście. Gdzieś też ją... Mi się rzuciło, ale to jest chyba nieważne w takim razie. Ale jest wielkie. Jakby sięgałoby od Luskan. Nie, od Neverwinter po Waterdeep i od Waterdeep po bagna Evermoor czy Silverimon. Miasto. I jest taka jaskini. No. Kurwa. Jest taka jaskini. Jest taki wiatr. O, jest taki wiatr. To jest jedyna trucizna, jaka może go zabić, więc chyba tylko jedyna nasza szansa. Nie śmiałbym was kusić. Ale jestem w stanie wykrzesać tęgą nagrodę. Musicie mi wierzyć. Ale chyba musimy się przygotować. Pokaż mi swoje dłonie. Możecie się rozejrzeć po targowicy. Uwierzcie mi, że już wszyscy wiedzą, że mogą wam zaufać. To wskaż nam drogę, a my jeszcze rzucimy o tym na towar. Z miejsca, z którego wchodziliście do, przy tym głównym placu, zapytajcie o kobietę o imieniu Erydia. Wiem tylko tyle, że jest nieśmiertelna. Nie mam zielonego pojęcia, jak to robi i nie obchodzi mnie to. Uwierzcie mi, parę razy próbowałem ją wypatroszyć. Także. Tak, czysto z ciekawości. Taka profesja. Koniec końców zapytajcie ją. To dobra znajoma. To dobra znajoma. Inaczej wygląda moralność w świecie mrocznych elfów, ewidentnie. Kiedy się przygotujecie, przyjdźcie do mnie. Dam wam mapę i wskażę wam drogę. A teraz proszę zostawcie nas, muszę porozmawiać z siostrą. To do Erydii. Okej. Wypytując ludzi na ulicy, ludzi, demonów, co było akurat pod ręką tak naprawdę, nawet widzicie lewitującego Beholdera ponad ulicą, gdzieś tam sobie rozglądającego się za towarami. Na jego mackach zaczepione jest kilkanaście różnych pierścieni. Można do niego zagadać? No, po prostu gdzieś się lewituje ulicą, więc to... jak... Szukam płaszczu dla siebie. A nie Beholder. Czekaj, Przemo. No? A nie Beholder. Beholder odwraca się i wszystkie jego oczy jakby skupiają się na tobie. Słyszysz tylko w umyśle... No proszę. Istota ludzka... Elfia. Twojej rasy od ponad 1000 lat nie widziałem na świecie. To ciekawostka. No proszę, proszę. Nieważne, nieważne. Czego potrzebujesz, mój drogi? Jestem po prostu pełen podziwu, bo chciałem w końcu kiedyś zobaczyć przedstawiciela falu gatunku. Widzisz, jak jego lewitująca głowa jest mniej więcej tej wielkości? I kilkanaście macek, które z różnej strony ciągną. Tym bardziej nie spodziewałem się, że kiedykolwiek z jakimś zamienię zdanie. O, nie zrozum mnie źle. Nie każdy z nas potrafi chociażby powstrzymać się od odgryzienia ci głowy. To prawda. Natomiast ja jestem bardziej żądny wiedzy. Tak, to na pewno. Zatem, czy czegoś potrzebujesz, czy od tak po prostu zawracasz mi gitarę? Wybacz, że ci zawracam od tak gitarę. Ale skoro jesteś tak uczona mi bardzo... A dziękuję. I niezmiernie przystojnym. A to też. Jakby mruga ci lekko kilkoma oczami. Flesze robi. I uśmiecha się, ukazując paszcze ostrych
10-centymetrowych chłów. No, zatyka. No, jestem pod wrażeniem, naprawdę. Proszę pana. Proszę pan oczko. Jakieś diable w tym momencie potrąca go lekko, zaczepiając za jedno z jego oczu. Beholder się odwraca tylko. Widzisz promień, który trafia w demona, a ten zamienia się w kamień. O, promień dezintegracji, słuchaj. Tak, tak. Jemu przejdzie za dzień lub dwa. Po prostu nie lubię, jak ktoś mnie trąca. Może miałbyś tipa radę, jak można by załatwić tego jabola. Tego jabola. Aboleta. Aboleta. O, tak. Abolety są bardzo nieprzyjemne, rzeczywiście. Polecam bardzo duży i bardzo ostry oręż. To jest najlepsze wyjście. I coś, co będzie was chronić przed kontrolą umysłu. No, ile jesteście w stanie coś takiego wykrzesać. I przede wszystkim coś, co jest was w stanie ochronić przed zaklęciami. Tak, to też stanowczo. Ale ciężkie ostrze. Wystarczy urżnąć mu łeb. Tylko uważajcie, bo często wokół niego kręci się sporo dziwnych istot. Ale kręcą się tylko w wodzie i tam jest największym zagrożeniem. Więc jeżeli uda wam się go wyciągnąć i nie pozwolić mu wrócić do wody, to może być coś. Polecam zamrozić w cholerę sadzawkę, nad którą wyleci. To też jest dobry cel. No, dziękuję, ale przydasz. O, to ja dziękuję, że mogłem zobaczyć kogoś z twojej rasy. To bardzo ciekawe. I on zaczyna odpływać dalej. Pożegnam się. Żegnajcie, panowie. Miło było was spotkać. I zamienić kilka słów. I on odpływa gdzieś woda, a wszystkie oczy cały czas jeszcze się gdzieś tam próbują obejrzeć. No. Dziwnych dziwności tu pełno, nie? Poszukamy jakiegoś kupca, potrzebuje kupić sobie płaszcz. Idziemy szukać tą laskę. Jak zobaczymy kupca, to chciałbym. Wypytując kilka razy o kobietę, w końcu ktoś wam wskazuje drogę. Odpokazując na jakby wykuty w skalnej ścianie czarny pałacyk albo coś w rodzaju świątyni Sybilii, takie jakie jest w Puławach, bardzo podobnej do tego, tylko troszkę większe. Drewniane drzwi otwierają się i za nich zaraz wyfruwa Duergar, który ryje tylko swoim licem o ochotnik. Z tego miejsca, z tego budynku, który wszyscy wam wskazują, wychodzi dryada o całkiem pokaźnych ramionach, ale dalej kobiecych kształtach. Ewidentnie dryada z rosnącymi liśćmi opleciona cała różnego rodzaju skąpo, oplatającymi jakimiś lianami, liśćmi, tego typu rzeczami. O bardzo ciemnej karnacji, jakby może półmroczna elfka i driada. Jakby to dosyć dziwne połączenie i na pewno niespotykane. Kobieta tylko strzepuje ręce. No, żebym cię tu patałachu nie widziała. A krasnolud ledwo co, ale się podnosi. Widzicie, że ryj ma tak skuty, że nie da się poznać z tego krwawego, ubitego pączka. Wygląda dosłownie jak garnek utłuczonych ziemniaków. Kobieta wchodzi z powrotem do środka. To zarosnij przegadaj. I patrzymy się na kebaba. Nie, kebab, nie gadaj. Albo pogadaj. Tam będzie zrobił później zdjęcie. Pokład. Ja już idę po jakąś apteczkę. Ty jesteś Eridia? No zaraz, na razie jesteście na ulicy. Co dalej?
trzeba zapukać. Tak nieśmiało. Znaczy drzwi do jej domostwa, znaczy domostwa, do tego jej kramu są jakby jak w salonie. Się otwierają w każdą stronę i nie zasłaniają całego przejścia, tylko po prostu są takie, jak przy wejściu do salonu. Jak krasnolud zaczął się zbierać, to wszyscy, którzy stali w tej chwili na ulicy, zrobili tak, wrócili do swojego zajęcia. Aby słychać tylko, kolejny klient, tak. No dobra, wchodzimy jak tak. Wchodząc do środka, wszędzie dosłownie otaczają was przeróżnego rodzaju jakieś poduszki, wiszące gobeliny. No dosłownie jak do tureckiego pałacu wchodzicie. Wszędzie jest dosłownie złoto, ale też wszędzie są porozstawiane w tym takim, powiedzmy, 10-metrowym. To jest okrągła jakby świątynka, tylko ma 10 metrów średnicy. Wszędzie są porozstawiane donice, niektóre rośliny wyrastają po prostu pomiędzy, jak szkło dosłownie, ułożonych marmurowych płyt. To wygląda jak gąszcz pomieszany ze złotem i przepychem, totalnym przepychem. Wszędzie wokół rośliny wydają się zawijać wokół różnego rodzaju mieczy, toporów, elementów pancerza, jakichś klatek, w których są dziwne, przedziwne zwierzęta, jakaś jaszczurka, która ma 13 oczu. 6 tu i jedno na nosie, jakby. Why, Leo? I tylko jaszczurka przygląda się wam, mrugając wszystkimi oczami, a później wszystkimi na zmianę. Na samym końcu przy ścianie znajduje się dosyć szeroki kontuar z przeszkloną ladą, gdzie widać jest przeróżnego rodzaju biżuterię. Kosmiczną dosłownie czasami biżuterię. Przeglądając się różnego rodzaju pierścieniom i amuletom, wydaje się, jakby cały kosmos wirował wśród tych drogich kamieni. Driada odwraca się w waszym kierunku. No proszę, kolejni klienci, zapraszam. Co mogę dla was zrobić? Mogę was poćwiartować, filetować. Nie. Tortury? Nie. Mówisz. Gwałt? Nie. No, mówiłaś. Widzisz, jak zaczynają w twoim kierunku pełznąć pnącza, które zaczynają gdzieś tam wchodzić pomiędzy twoje nogawki, płyty pancerza. Nie tak miałam na myśli. Przepraszam, nie zrozumieliśmy się. Ale kolejna pomyłka będzie kosztować cię kastrację. Proszę. I cały czas mówi z uśmiechem, jakby to tak. Najbardziej uprzejma kobicina na świecie. Ty jesteś Eridia? Tak, chociaż dawno nie słyszałem tego imienia, ale tak. Zakładam, że przychodzicie od tego długouchego, pawiopiórego, małego fiuta z pałacu, prawda? Tak, od niego właśnie. Miło mi jest was gościć. Proszę, rozgośćcie się, przecież was nie zabiję. Na razie. Ty to powiedziałeś? A ty pomyślałeś? Przez chwilę. Ten mały fiut nam dał takie głupie zadanie. Nie spodziewałabym się niczego innego. Nie wiem tylko, kto jest głupszy. Ten, kto przyjmuje zadanie, czy kto wydaje głupie zadanie. Ale to pozostaje wam do decyzji, także. Kolejna samobójcza misja, jak nie mam, tak? Gratulacje, znaczy, że się zgodziliście. No, szansa jest, oceniam na razie swoje szanse. Tylko brakuje nam jakby ekwipunku, który może mógłby się przydać. Okej, okay. Co ten głupek wam powiedział? Byśmy zabili Jabola. Amuleta. No proszę. Widzę, że przechodzi sam siebie. Tak. Mały fiut wielkiego, rzeczywiście. No i czego potrzebujecie? No, czegoś na ochronę umysłu. Na ochronę umysłu. Jeżeli myślicie, że to tylko to was ustrzeże, no aż to bardzo. Otwiera szkatułę, która znajduje się zaraz za kontuarem. Pokazuje wam coś w rodzaju tiar albo diademów. Możecie wykorzystać te tiary. Ciekawa rzecz tylko. Są jednorazowe.
kiedy zablokują psioniczny atak na wasz umysł, po prostu się rozpadną. Ale przynajmniej na 24 godziny będziecie mieli spokój. Mniej więcej tak to działa. Abolet, kiedy raz zaatakuje jakiś umysł i ten się oprze, a raczej jest niewrażliwy na dłuższy czas. To jest wasza jedyna szansa. Co tam jeszcze, jakie miało ataki? Takie co, to rozumiem, nie do wynajęcia, tylko trzeba kupić. O, oczywiście, widzę, że w końcu ktoś rozmawia moim językiem. Po starej znajomości. Mały fiut, mała cena. 15 tysięcy. A może ty też potrzebujesz fragment jaboleta? Nie. Ja handluję już gotowym towarem. No, jest mi kompletnie nie na rękę, więc podziękuję. Naprawdę podziękuję. A masz coś jeszcze w zanadrzu, co mógłby nam się przydać? Zależy, czego potrzebujecie. Nie wiem, jaką macie strategię. Więc powiedzcie, może chociaż co chcecie z nim zrobić? No najlepiej to by było go zabić na moment. No tyle to i ja wiem, więc widzę, plan macie tak dopięty do ostatniego szczebla. Dobrze, więc tak. Więc. Taki jabolet ma jakieś słabości. Nie jestem łowczynią i mnie to generalnie nie obchodzi. Kilka razy spotkałam grupy najemników, które rzeczywiście próbowały się babrać w tego typu rzeczy. Oczywiście rzadko kiedy wszyscy wracali, ale najczęściej zabierają ze sobą ze dwa złoje śnieżycy, która jest w stanie zamrozić po prostu sadzawkę, w której spotyka się jaboleta. Aboleta. Masz tak zamrozić, nie? Jaboleta. Sadzawkę jaboleta. No to musi być... Bo jak zamrozisz mało połać, to on skoczy dalej po prostu, nie? On może lewitować cały czas praktycznie. Więc potrzebne jest zaklęcie przynajmniej czwartego może, ale piątego poziomu, coś w tym stylu. No chyba, że jego kostro. No chyba, że jego kostro. To ile zadziała. Nie wiem, czy to tak szybko zamrozi. Ale że masz taki zwój. Oczywiście. A taka śnieżyca ze zwoju długo bada? Da się tym poruszać? Da się, oczywiście. Wygląda to mniej więcej tak, że 10 metrów w każdą stronę od punktu, w którym to rzucisz, masz zamrożone. I tak przez dłuższy czas. To zaklęcie potrwa z 10 minut spokojnie. Tu nie chodzi o obrażenia, tu chodzi o to, żeby nie miał gdzie uciec. Dobra. Ile to taki zwój? 3500. I warto by było mieć 2. 7. Gdyby plan A nie wyszedł. Podliczmy koszty. Za 2,70 platyny. Plus ile za 15. Droga Pani, czy posiada Pani może jakieś płaszcze? Czyli 150, tak? Ubioru Ci u mnie pod dostatkiem akurat. Powiedz tylko, czego poszukujesz. 220, tak. Platyny. To jest bardzo ambitnego. Jakiś plus 2 coś. Może na zręczność, żeby mi zejść. No, to jest 1 150 za 1 diadem. Nie, za komplet. A, za komplet. Tak, za te 3.
Zręczności. Zręczności. Niestety, mój drogi, ale żadnego płaszcza nie przypominam sobie, żebym miała, który potrafi podnieść twoją zręczność. O, to na pewno też nie. Stanowczo. Z tym się nie da już nic zrobić. Mam płaszcz nimfy, który podniesie twoją charyzmę. Do charyzmy? Tak. A, no, ale jaki to płaszcz? To jest płaszcz nimfy plus 4. Plus 4? Tak. Ty się nie cię, bo zaboli za niego jak za prezydenta. A jaka to cena? Z prezydentem mamy premiera, za którego trzeba bulić. Co jeszcze raz? Cena. 16 500. Babciu, położyć. Za 15 może zginie. Tutaj nie ma dyskusji z ceną. Bierzecie? Albo bierzecie. 16,5 tysiąca to jest ile platyny? 16,5. Platyny? 165. Tak? 16, no. Tak, 2,0, no. 165. No ja mam po 30 pół. Położyć mi 35 platyny. A na pewno będzie ci to potrzebne, do szczęścia? Charyzmy 4. Tylko pamiętaj, że spośród wszystkich przedmiotów, które masz, wybierasz ten, który daje najwyższą premię. Czyli jak masz, dajmy na to, jakiś tam diadem charyzmy plus 2 i płaszcz nimfy plus 4, no to tylko płaszcz nimfy plus 4 działa. No to dobra, no to wtedy mogę ten diadem zmienić na cokolwiek innego, lepszego, nie? No tak, jak najbardziej. Tylko żebyś pamiętał, nie? Żebyś nie zsumował dwa razy. Dobra, to ci pożyczam, jak chcesz kopsnąć. Okej, okay. Wpisz sobie płaszcz nimfy plus 4. I biorę ten dwa zwoje. Okej. Okay. Na mieć i co? A, i te diademy. Okej. Okay. Ona jest w stanie zidentyfikować przedmiot? Ten diadem charyzmy to dodawał mi 2 do charyzmy, nie? Tak. Nie. Ona nie identyfikuje przedmiotów. A czy poleciłaby kogoś może tutaj? Wszystkie przedmioty, które wymagają identyfikacji, najczęściej zidentyfikować możecie u Zapiena. Zapien jest dosyć trudnym rozmówcą, ale możecie spróbować. Jego kram znajduje się na drugim końcu jaskini. Co? Jeszcze raz? Daj ci ten zapinam od razu, proszę. Okej. Podnosi na obrażenie tak. Okej. Ile czasu od tamtej pory minęło? 2 godziny. Bo godzinę na ucztę i mniej więcej godzinę razem z tą podróżą, rozmową, powiedzmy, 2 godziny. A czy w swoim tym repertuarze zwój regeneracji taki ten miałaby? Poszukam. Daj mi chwilę. Weź mi daj podręcznik. Mm.
Tak, ale będzie cię kosztował... $35,000. No. To jest siódmy poziom, więc taniej. Czyli do mądrości nie ma żadnych itemków. A czegoś szukasz konkretnego? W chwili jedyne, co zwiększy twoją odporność na obrażenia, to amulet Skarabeusza. Ale nie będzie on tani. I amulet Skarabeusza zwiększa pancerz za odbicie. Nie wiem, czy tam masz coś takiego. Raczej nie. Nie masz karwaszy zbroi, nie? To na pewno nie. Więc raczej ani płaszcza ochrony, nie? No, więc... Za ile? No, Skarabeusza to jest plus 4. 24,500. Nie. Plus 4. Też nie. Ile? 245. Plus 4. No, na mało przedmiotów ma poniżej plus 4. Dobra, bije. No to jeszcze zapytam o jakieś płaszcze plus 4. Jakiegoś konkretnego efektu szukasz? Nie wiem, co mogło takie płaszcze zawierać. Nie miałem jeszcze takiego. Okej. Z tych płaszczy, które one jakby klaszcze rękami, i kilka płaszczy po prostu jakby wylatuje gdzieś z zaplecza. Przed tobą znajduje się pięć płaszczy. Nie? Jeden jest całkowicie bez kaptura, zrobiony z czegoś w rodzaju smoczej łuski, być może. Ten płaszcz będzie gwarantował ci odporność na ogień, redukcję obrażeń od ognia. Czyli odporność na ogień, redukcję obrażeń od ognia. I tyle. Ma odporność na ogień, zmniejsza połowę obrażenia od ognia. I redukcję obrażeń 15 od ognia. To jest jeden. Drugi płaszcz wygląda bardzo podobnie, ale jest zrobiony z jasnej łuski. I to jest odpowiednik tego na lód. Jest dosłownie to samo. Trzeci płaszcz to jest płaszcz, który nie ma kaptura. Jest zapinany pod szyją dosłownie, z wysokim kołnierzem. I to jest... nie nazywa się płaszcz wampira, ale generalnie ma podobne właściwości. Działa to na tej zasadzie, że masz regenerację, 3 punkty. Czyli 3 punkty w każdej turze lub w każdej minucie odzyskujesz punktów życia. I odporność na obrażenia nekrotyczne. To jest to. Płaszcz światłości, to jest szata taka dosłownie z kapturem, opadająca, lejąca się dosłownie na ramiona i opadająca gdzieś tam dalej. Pozwala bez żadnego limitu używać normalnie światłości, znaczy światła, tańczących świateł, to jest drugie zaklęcie, i światła dnia. Nie masz żadnych ograniczeń, rzucasz je dosłownie jak sztuczki, nie? Na tej zasadzie, te trzy zaklęcia. To jest płaszcz światłości, to jest czwarty. I mogę sobie przypomnieć, co ona miała za piąty płaszcz.
Zaraz. Kurde. Ja nic, nie przypomnę sobie, co Trona miała. Nie przypomnę sobie, co miała za piąty płaszcz, nie? Coś na pewno z odpornościami, ale nie wydzwoni mi to nigdzie. Nie mam pojęcia, nie pamiętam. Wiem, że ma na pewno płaszcz plus 6 i to jest płaszcz większej odporności. Daje ci przewagę. Tak, daje ci przewagę w każdym rzucie obronnym. No ale to jest płaszcz plus 6 i jego cena zaczyna się tam grubo ponad 1000 platyny. A no. Ten wampirzy? Ten regeneracji? Czterysta pięćdziesiąt platyny by poszedł. Zaraz ty zapłaciłeś za ten. Za co? No, za złoje itiary. No ja. To dobra. Czekaj, kurwa. I Dio, masz jakiś płaszcz? No. Jaki? Feniks. Że co? Jeden kasza środowy, jak mnie ktoś trafi. A nie chciałbyś odporność na zimno. A ty, Doner, co za płaszcz nosisz? Nimfy, plus 4 do charyzmy. A, plus 4 charyzmy. Tu mam, kurde, ten płaszcz lotu. Pajęczy płaszcz. Kurde. Nie jest duży, może go nosić. Ale dwóch to nie będę nosił. No. I chyba, że jeden z przodu, drugi z tyłu. Ewidentnie to nie wyjdzie. No tak się wydaje, że to jest niewiele, nie? Bo to jest tak naprawdę no, 3 punkty co turę. Ale możesz nie spowalniać w ogóle jakby ruchu, nie? To jest cały czas 3 punkty co minuta, nie? No i obrażenia na krytyczne też. Dopiero w płaszczach, znaczy dopiero w przedmiotach od plus 5 albo plus 6 pojawia się niewrażliwość. Całkowita, w ogóle. Bo jest ta sama wersja wampirycznego płaszcza, ma 5 regeneracji, ma niewrażliwość na nekrotyczne wrażenia. Jest plus 6. I ona też się tam w granicach 1500, 1000, chyba 600 platyny. Dobra, dostaje. Na razie sobie daruję jednak. Czyli co, tej regeneracji nie chcesz? No przeanalizuj sobie, to akurat sporo kosztuje, a żeby ci się to przydało. Chyba, że chcesz coś innego, bo ona tego towaru ma tutaj od zesrania dosłownie. Fakt, że no, nie uginają się półki od tam mieczy i eliksirów, ale ma tego ono w cholerę. On ma coś na głowę, na zręczność? No na głowę to już tylko upadek. Na głowę, na zręczność? To może jeszcze do niej wrócimy. Ja muszę zobaczyć, co za sejmitar tu mam z ciemnego ostrza. Ten pierścień z kocim okiem. Okej. Okay. Musimy to zidentyfikować. Tu ma być brazoletę z łukami, nie wiem. Ja mówię, nie co zapisałem. Ale brazoleta z łukami, że jest chyba item plus 5. Co najmniej. I tamten koleś nie mógł zidentyfikować. Tak. No, coś tam grube. I to był ten koleś, który tam strzelał do nas. Pamiętasz? Przed tym pierwszym. Kurde. Paladynem. Grubowiec. Koleś tam kurwa strzało, że przy to. A, no, tak. Rozjebała kurwa cały korytarz. Tak, tak. Niestety, Donerze, nic nie ma takiego na głowę do zręczności. Przedmioty, które znajdują się, które zakładasz na głowę, to jest głównie charyzma, inteligencja, mądrość. Żeby to było cokolwiek innego, będzie dosyć ciężko znaleźć. I cena też będzie zawyżona bardzo.
No dobra. Mistrzowie Geja. Zostajecie jeszcze u niej, chcecie coś kupić, się rozejrzeć, czy idziecie na razie do... O, zapomniałem jego imienia. Gość, tak? Zelapian. Zlepian? Co? Zlepian? Zlepian? Może nam dać... Zapian. A czy może nam jakiegoś bufa jeszcze dać? Gratisie? Jakiego bufa? Jakieś takie mini błogosławieństwo? Nie, za dobre zakupy? Nie, ewidentnie nie. To nie jest taki przybytek. To nie jest taki. To co? Do Zapiena? Okej. Zbieracie się i podpytując mieszkańców w okolicy, gdzie jest kram, jak się okazuje, Zapiena, mówią wam, pokazują wam dokładniej. Rzeczywiście przechadzając się po ulicach, na samym końcu praktycznie w takiej nawie skalnej, oddzielony od praktycznie całego miasta, siedzi lekko przygarbiony diabeł. W sensie włochaty, z wielkimi rogami, jeden jest ułamany na samym końcu, oparty o laskę, brodaty. Widać, że już siwawy, postarzały i pomarszczony. Ale za nim znajduje się kram, w zasadzie niepozorny, bo znajdują się tam w większości jakieś owoce, warzywa. No taki sklepik. Dosłownie. Ale wszyscy pokazują, że to jest to. Kiedy podchodzicie, podnosi on tylko głowę, mruży oczy. Ach, no proszę. Chyba mam klientów. Szukacie owoców z powierzchni? Nie. A czego zatem, młodzieńcze? Mamy kogoś, kto może zidentyfikować przedmioty. Zwykle. Roboty nie ma końca. Dobra, ale nie będzie to tanie. Co chcesz? Mam tu pierścień z kocim okiem. Semitar z ciemnego ostrza. I tu takie bransolety z łukami. Bez bransolet. Zidentyfikuję to za 1000 sztuk złota. Okay. Z bransoletami za 200 platyny. No bo jak kurwa, to jest różnica kurosa. O panie. To ty na mnie spojrzałeś. Jeszcze mam dla ciebie do identyfikowania. Skarpet. O nuce świeżości. A z czaszką jakiś kiedyś gdzieś. Mam to pisane. Niezidentyfikowany. Pas z czaszką. Zapas 100 platyny. A razem? Dobra, 250. Bierzemy, nie? Krosie. No, nie wiem. Może być epicki. Ja nie będzie tu miał napisane. Ja to wykreślam z tego. Płaci za fula? Tak. Dobra. Pierścień z kocim okiem. To jest... To się nazywa pośredni pierścień... pośredni koci pierścień. Daje przewagę w rzutach na zręczność. W rzutach na percepcję. Kurwa, nie na zręczność, przepraszam. Daje przewagę na rzutach na percepcję. Sejmitar? No właśnie. Sejmitar jest większym mitrilowym ostrzem śmierci.
To jest, generalnie to jest ostrze plus 3. Tylko w momencie, kiedy zredukujesz punkty życia przy trafieniu krytycznym, punkty życia celu poniżej 50 punktów, cel zostaje zabity. I efekt odnawia się co 24 godziny. Więc jak raz zredukujesz do 50, koniec. To następny cios po prostu go zabija, nie? To musi być krytyk. To musi być krytyk. To jest chyba standardowy. To muszę sprawdzić, bo nie pamiętam akurat, o ilu jest krytyk. Nie wiem, czy ma obniżony. Chyba nie. Bo to jest broń plus 3 i wydaje mi się, że nie ma. Ale no, muszę sprawdzić. Gdybym chciał wszystkie swoje itemy wydrukować, to by był jakiś kosmos naraz. Dobra. Bransolety to są uświęcone. Uświęcone anielskie karwasze ucznictwa bodajże. Chyba tak się nazywają. Koniec końców. Znaczy nie znam nazwy, ale tak uświęcone. Chyba tak. Uświęcone karwasze ucznictwa bodajże, coś takiego. Koniec końców też sobie sprawdzę dokładnie. I to jest. To działa na tej zasadzie, że w ramach akcji natychmiastowej przywołujesz łuk stworzony ze świętej energii, który traktuje się jako łuk plus 6, zadaje święte obrażenia i taką samą ilość obrażeń od ognia. To jest jeden, to jest długi łuk lub krótki i od tego będą, jak sobie wybierzesz, od tego będą zależeć obrażenia, oczywiście dla tego łuku, i strzały są tworzone w trakcie strzelania. Więc on ma zasadniczo nieograniczoną liczbę strzał. Czyli ma. I wtedy, jeżeli to jest długi łuk, no to zadaje. To jest 1K8 chyba długi łuk, nie? 1K8 punktów obrażeń świętych na każdy poziom usprawnienia, czyli to jest 6K8 punktów obrażeń świętych i tyle samo obrażeń, ile wyrzucisz świętych, zadaje obrażeń ognistych. Czy jak wyrzucisz 48 na przykład, no to zada 48. Jak wyrzucisz 6, no to zada 6 obrażeń jeszcze od ognia. Tylko on chyba nie może skrytować. To muszę też sprawdzić, nie? Ale wydaje mi się, że nie da się kryta wstawić na tej broni. Patrzcie, będziesz go używał, nie? Zamiast normalny, to mówię go cały czas używać. Tak, on nie ma limitu w żaden sposób, nie? Po prostu w ramach akcji tych miast pojawia się łuk, który sobie wybrałeś, strzał. Proszę bardzo, nie? I to są tylko no musisz mieć wyspecjalizowane, tak, i to musisz mieć wyspecjalizowanie no, w danym łuku, który się pojawi, inaczej wiadomo, rzucasz bez wyspecjalizowania, czy tam z utratą przewagi, czy coś tam, no wiadomo. W swoim przypadku no, to jest wszystko jedno, nie? No ale jakby tam mag tego używał, no to tylko krótki. Chyba nawet nie krótki, bo w ogóle z łuku magowie to nie bardzo. Jak załóżmy traktory do rzuty na, tak? Premia ze zręczności, klasycznie. Jeżeli jesteś wyspecjalizowany, to premia z wyspecjalizowania. To jest rzut na atak. No i w przypadku obrażeń, no to jest tak jak jest tutaj, czyli tam 6K8 plus 6, jeżeli to jest długi łuk. Nie? To jest rzut na obrażenie. Nie jest potężny, więc nie dodaje się premia z siły lub zręczności na tej zasadzie. Bo to jesteś w stanie przywołać tylko zwykły wariant jakby tych łuków, nie? Są oczywiście takie karwasze, które mogą przywołać potężną wersję tego łuku, nie? Tylko to już jest legendarny przedmiot. I to jest wtedy opaska Artemidy bodajże. Opaska Artemis. No. I ona przywołuje dolny, czy tam jakiś swój łuk już. To nichu, ja nie pamiętam. Nie wykominałem, nie pamiętam. Kurwa. No stąd taka cena, nie? W przypadku pasa, tego z czaszką, to jest nie. Pas niewrażliwości. Obrażeń nekrotycznych. Jesteś niewrażliwy na obrażenia nekrotyczne. Kropka. I to jest no, traktowane jako przedmiot plus 5. Chcesz go? No. To sobie wiesz.
Oddaję pas gladiatora. Okej. I co, apteka wasza chcesz? Tylko mówię, chyba się nie da skrytować nimi. Jako że to jest magiczna moc, to to uderzenie jest po prostu magiczne, trafia jakby, rozrywa ciało, ale no... Bo ta strzała, wiesz, działa na tej zasadzie, że ona tak naprawdę nawet nie przebija strzały fizycznej powierzchni, nie? Jakbyś strzelił nim w deskę, to się rozproszy w uderzeniu na deskę, nie? Na tej zasadzie zadaje obrażenia, ale nie przebije deski na przykład, nie? Czy nie przebije jabłka ta strzała. Więc ona jakby nie uszkadza ciała w żaden sposób, czy w ogóle materii nie uszkadza. No i wiadomo, obrażenia święte, więc większe obrażenia i tak dalej. No. Mogę broszkę teraz sprzedać. Przedpalę, jak wstałeś dawno temu. No i żeby efekt tej obrażeń od ognia wszedł, musisz zadać przynajmniej jedno obrażenie od mocy świętej, nie? Bo inaczej no, te rzucasz, obrażenie od ognia się nie pojawia. Rzucasz 30 obrażeń i wchodzi o to, ty się 30 obrażeń. No, czyli 60 obrażeń. Pojebane. No tak, ale no to też wyobrażenia święte, nie? Więc... Nie na wszystko działa. Co zrobić z pasem? No właśnie, no i jak to w ogóle działa, no? Na takich ludzi normalnie, taki... Tak, no, na ludzi normalnych jak najbardziej nie ma problemu. Chyba, że są no, wybrańcami jakiegoś bóstwa, no to oni są niewrażliwi na obrażenia święte i obrażenia od mocy bodajże. Obrażenia święte na pewno, no nieważne. Podwójne obrażenia demonom, nieumarłym diabłom. Chyba nie zadaje obrażeń przybyszom, aniołom, tym migbłyskalnym bestiom, to chyba też traktuje się jako przybysza. Nie wiem, jak jest z żywiołakami, to sobie muszę sprawdzić. Wydaje mi się, że też żywiołakom nie zadaje obrażeń na przykład. Ale generalnie ci to nie krępuje niczego, nie? Po prostu się nie pojawia ten, więc strzelasz ze swojego w razie, gdyby, jakby. W ten sposób, nie? Nie umarli. No, święte. Tak, tak, no dwukrotnie więcej obrażeń. Nie umarłem demonom. Jeszcze ogiem pokażę. I wydaje mi się, że wynaturzeniom też nie zadaje obrażeń. Wynaturzenia są odporne na święte obrażenia, nie? Bo jakby wynaturzenie nie... traktuje się wynaturzenie jako... nie istniejące z woli boskiej w żaden sposób, nie? One nie przewodzą energii boskiej stworzenia na tej zasadzie. Stworzenia w sensie nie istoty, tylko stworzenia jako kreacji, nie? A takie jest założenie świętych obrażeń, że istota nawet umarła, ale i tak jakaś cząstka jej duszy pozostaje i w ogóle jest uwięziona i stąd ta istota, ale dalej jest jakieś kreacjo w niej, nie? Stąd w ten sposób to działa. Pytam się, czy ma jakieś fajne porożki. Ten facet tutaj tylko identyfikuje przedmioty. Tylko i wyłącznie. Aha. Dobra. No. Ciekawe, może... jak są plus 6, to też plus 6 do ataku wchodzi. No tak, tak. Czyli jak takiego... nieumarłego zaatakuje i ma wtedy podwójne obrażenia, czyli podwójne od ognia też wchodzą? Nie, no od ognia wchodzą normalnie, nie? Wziąłeś tyle samo obrażeń ognia. Tak, tak, ale jak rzucisz obrażenia, strzała, która już leci, ona w zamyśle ma już te obrażenia, tą kostkę, z którą leci, nie? I ta sama kostka obrażeń zostanie dodana od ognia. A to, że istota ma wrażliwość na dany typ obrażeń, no to działa w ten sposób, nie? Tak jak żywiołak lodu, no nie, żywiołak lodu to jest tam... A, ale jak masz odporność na lód na przykład, no to nie, inaczej. Wrażliwość na ogień, ale święte obrażenia dajmy na to, że przyjmiesz, nie? To świętych dostaniesz 30 i przez to, że masz wrażliwość na ogień, to te od ognia zostaną podwojone, ale te już od świętości nie. Możesz mieć odporność na obrażenia święte, a wrażliwość na ogień. I to też zadziała.
Musisz przynajmniej jedno święte obrażenie zadać, żeby weszło obrażenie od ognia. Kurwa, sam bym wziął te karwasze. Mechanika ich jest taka, no troszkę niejednoznaczna, trochę skomplikowana, ale myślę, że się zwracają. No jak chcesz, to możesz używać ich. No, mam od zestawu. No, to wtedy spadnie ci premia z zestawu. Jak nie używasz jednej części. A dobra, może później. A co? No, po drodze będziemy mieli do tej briady. Tak, tak, jeszcze wrócimy do niej. No to super. Ty już będziesz taki przeciwko świętym, taki, znaczy przeciwko tym z świętymi urażeniami, babciu, tak? I miecz i ten, i dystans, i kurty, wszystko. Daj mi to, jak to się nazywało? Anielskie poświęcone karwasze ucznictwa. Uświęcone. One nie są poświęcone przez kapłana, tylko uświęcone w procesie tworzenia. Uświęcone. Jaki item, kurwa? Anielskie. Uświęcone, tak? Mhm. Karwasze ucznictwa. Daje mi się, że one mają jakąś swoją nazwę, ale to sobie sprawdzę. Koniec końców. Kurwa, panie. No. No, tak wchodzicie na taki poziom. Widzicie, z jakimi przeciwnikami się trzeba imać, nie? Dobra, i wyzywa to tak. No, nie musisz zapisywać. Ja na jutro będę miał tą kartę. Także to... 6K8. No tak, plus 6. 6K8 plus 6. O, plus 6 jeszcze. No. Oczywiście w dowolnej chwili możesz przyzwać krótki łuk, nie? Tylko, że jak przyzwiesz jeden z tych łuków, bo to jest w ramach akcji natychmiastowej w swojej turze, jak przyzwiesz jeden z tych łuków, to nie możesz go w trakcie swojej tury zmienić na drugi. Nie? Czyli nie możesz jeden strzał z długiego i jeden z krótkiego. Na tej zasadzie. Jak przyzwiesz długi, a on się gdzieś tam zablokuje, że nie jesteś w stanie strzelić, bo jest za nisko, no to musisz z tym do końca, jakby do następnej tury musisz z tym wytrzymać, nie? Ewentualnie rozproszyć od razu. W ten sposób. Tak jest 6. Wyspecjalizowanie do ataku plus premia za zręczności plus 6. DPS. Z tego by nie napierdalał. Wiabola byś napierdalał. To ile masz do ataku? Plus 17. Okej. Chcesz ośmiercielnych kostek? Bo tak, to przepraszam, ja cię jedną, że będziesz rzucał pół dnia. Ile masz kostek ośmiercielnych? Trzy? Trzy. No, ja cię pożyczę. Nie, spokojnie, ja też mam ich kostce same, więc... Też chcę coś takiego, kurwa. No ja ci bardzo chętnie. Czy ja przypisałem komuś, kurde, ten, te przedmioty, czy o co chodzi? Tylko tak, te karwasze trzeba do siebie dopilnować, więc żeby ich używać na bieżąco, to muszę chociażby teraz godzinę poświęcić. I tą godzinę poświęca się nie po każdym odpoczynku, tylko raz po prostu, nie? I to jest stunowane już pod ciebie.
nieważne już później ile razy odpoczywasz, tylko dopiero jak następna osoba będzie chciała tego używać, albo jakiś sposób będziesz rozłączony z tym przedmiotem na dłużej niż 24 godziny. Czyli upuścisz go i za 24 godziny znajdziesz, to wtedy jeszcze raz go trzeba do siebie dopasować, nie? Ale jak już raz dopasujecie przedmiot, to on już tam przez rok, 2 lata, 5 lat i on cały czas będzie dopasowany do was. Kurwa, to nawet jak raz ci się ten... Linka złamie przy tym łuku, to już kurwa napięta z tego. A tutaj strzał nie musisz liczyć. Pan gladiatora będzie do czegoś jeszcze komuś potrzebny? Tu mam 5 i ty masz 3, nie? Czekaj, masz 6K8. Nie 8, ja 8 kurwa. 6. Masz, miałeś 3 i tu masz ode mnie jeszcze 3, tak? Mhm. No i tak. Spoko, spoko. Ogarnięte? Ile możesz minimalnie obrażeń zadać? No, czekaj, bo to jeszcze jest plus. Plus 6 do obrażeń, tak? Tak, 6 plus 6. 12 obrażeń minimalnie, dobrze liczę? I plus 6 wtedy od ognia, to jest 18 obrażeń. Minimalnie jak wszędzie jedynki powyrzucasz. W jednym ataku, w dwóch 36. W najgorszym wypadku 36 obrażeń w turze, tak? Wytyfy, nie? Wytyfy, no to jest taki poziom, no przykro. Siedlisko Aboleta jest pod wodą, więc też ewentualnie, jeżeli zaopatrzycie się w cokolwiek w ten sposób, to możecie spróbować splądrować też jego siedlisko. Dobra, jeszcze do triady pójść. No dobra, dobra, zaraz pójdziemy. Wszystko macie poidentyfikowane? Nic wam nie zostało? No to bomby w czaszku z petardą, ale... Chcesz, to za 10 sztuk złota mogę ci to zidentyfikować. Nie, czekaj, minimum mogę przyjąć 100, więc... Już to 100 sztuk złota. I ta bomba z petardą będzie ci wiadoma. Znaczy z czaszką. Petarda z czaszką. Nie, sam się dowiem, nie wiem, co jej działa. Odpalasz i uciekasz, no tak działa. No, bo coś ta czaszka tam jest. To co, wracacie z powrotem do Driady? No tak. No dobra, wracacie z powrotem. Kobieta wita was znowu z uśmiechem. Kobieta. Poprawia cyc. No, wróciliście po jeszcze. Mam do sprzedania broszkę i pas gladiatora. Co masz za broszkę? A odporność na nekrotyczne? To jest 20K przynajmniej. Odporności na obrażenie nekrotyczne. Okej. Okay.
20 tak minimum. Piątkę ci może dać. No ale z tego co wiem, to ona jest dużo, dużo droższa. No ale piątka jest warta dla mnie. A pas gladiatora? Nie jest warty dla niej nic. A ma jakąś ciekawą broszkę? Ciekawą broszkę. Brioszkę. Niestety nie ma takich zapięć do płaszcza. Ma klejnoty, które się nosi na szyi, na palcach i w uszach, ale nie nic do płaszcza. Do płaszcza. Wykorzystuję sobie nie wyrost. Dobra, i tu lecimy. Ja jeszcze pokazuję te mitrylowe ostrze plus 3, czy ma coś ciekawszego od tego. Chciałem to wymienić. Ten sejmik? Tak. Dobra, to jakie ostrze cię interesuje? W sensie, co to ma do zebrań? Będzie prościej. Mam tu rapier z ogniem. Chciałbym albo coś może ze świętymi obrażeniami, albo coś... Naszymi przeciwnikami są, mogą być demony. Dobra, to inaczej. Czego się możecie pozbyć? W sensie, co chcielibyście sprzedać w tej chwili? No ja bym chciał to sprzedać, ale mi się nie opłaca. No to mi tylowe ostrze bym sprzedał. Jakiś takich przedmiotów to ja nie mam na co. Czyli kostur, młot, tachasz na plecach i to tak zostaje, tak? Kurwa, ten młot nie ma jebanego trusi, w takim razie go jebie. Kurwa, no ale opierdoli mnie za dużo. No ten młot jest słuszny. Ja dlatego... Mam jeszcze te no? Sztylety. Trujące ostrze i sztylet zarazem. No właśnie. Okej. Sztylet z kości wiwerny plus 4. Mhm. Czekajcie, ja sobie zapiszę. Okej. Okay. Dobra, skarbulca. Dobra. Czego jeszcze możecie się pozbyć? To zrobimy czystkę, ja zredukuję trochę cenę i gdzieś pójdziemy. Trujące ostrze zostawiam, bo to akurat może się kiedyś przyda. Dobra. Jeszcze zarazy. Okej. Okay. Ten pierdolek tu się nie przychodzi. A ty nie ma to. Sanitar, młot. I pas garbulca. To było? Garbulca. A, kapia plus jeden. Czekaj, muszę sobie zerknąć, bo trochę nie pamiętam. I przy rapierze chciałbyś zostać? No tak, już chciałbym czasem dwóch broninek używać. Ten rapier mi się tak przydaje. Okej. Okay. Chyba, że pożywam się tego pożywacza i mam dwie jakieś broni. Młot jest kozak. Właśnie szkoda. Chociaż ten miecz Letandera też bym się kurwa go pozbył, po chuja go noszę. No mówię, trochę tego szajsu tam. Nie? Nie spotkałem się po raz.
Na chacie to bym sobie, kurwa, wiesz, pokoju powiesił, kurwa, że taki, wiesz, zdobyłem, nie? Kurwa, pyk, 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 Morrowind, kurwa, wiesz, wszystkie bronie, pyk, pyk, pyk. A, w tę stronę. Wszystkie bronie, wszystkie zbroje, kurde. To było to, jak to było? Te zielone? Lustrzane coś tam, jest to zbroja. Zanim się zebrało cały ten, to trochę stało. Trzeba było zapierdalać. Ale człowiek się cieszył. No pamiętam, ona ma generalnie, z tego co pamiętam, trzy rapiery. No nie musi być rapier, może by coś, coś w tym stylu. Z tych, nazwijmy ich takie. Się nie przyszedł do twój. Nie? Będę lepszy. Dlatego właśnie pytam, co to jest, co, znaczy jaka broń byłaby dla ciebie idealna, w sensie jako rodzaj, bo ona właśnie tego trochę ma. Z finezyjnych. A już kurwa sprzedałem. Szkoda mi, ale ciężko się to ogarnia, to tabelkę, którą mam tu. Także wybaczcie panowie, że to tyle trwa, ale... Wybaczę ci, jakby się mieć kozaka. Znowu jest ta sytuacja, gdzie ona jakby liany gdzieś tam spod sufitu opuszczają się. I trzymają trzy ostrza. Wszystkie trzy to rapiery. Jak rzuciłeś, że o, używasz rapiera, rapier ci jest przydatny, może rapier. I teraz tak. Jeden z tych rapierów to... jeden z tych rapierów nazywa się Agreius. To jest złoty rapier, który... Ten swój uchwyt ma jakby zrobiony z jakichś piór, ale nie potrafisz poznać, z czego to są pióra. Wygląda po prostu jak otoczony dosłownie piórami, ale pióra zrobione są z łusek. Cały sztych rapiera jest ostrzony, ale wydaje się być popękany, jakby złożony z miliona elementów dosłownie. Rapier jest na tyle złowieszczy, można powiedzieć, w momencie, kiedy to jest rapier plus 5, to jest rapier plus 4, ale w momencie, jeżeli przeciwnik, jeżeli masz wobec niego jakąś urazę, jakby jest, z jakiegoś powodu wywołuje w tobie agresję, nie jest po prostu zwykłym potworem, tylko jest jakimś dla ciebie wrogiem, takim personalnie wrogiem, rapier traktuje się jako broń plus 5 wtedy, przeciwko temu wrogowi, ale przede wszystkim jak wyrzucisz 18, 19 lub 20 na kostce, nieważne czy jest to trafienie czy cokolwiek, znaczy no przeciwnika musisz trafić, no nie? Ale 18, 19, 20, rapier owija się wokół jednej z kończyn przeciwnika i ją po prostu ucina. To jest Agresjusz. Agresjusz. Ale kurwa Agresjusz.
Agreus, przepraszam. Agreus. I co, i wraca do ręki? Z nogą. To znaczy, to jest cuda, że on jakby owija się. To, jego ciało pozostaje takie samo cały czas, to ostrze, tylko jakby widać jest fala energii, która się przewija wokół jakiejś tam najbliższej kończyny. Czyli uderzasz go w klatkę piersiową, dajmy na to lewego cyca, trafiło ci się 18 i on uci na tą rękę, która jest najbliżej. Po prostu. I na to nie masz wpływu. Czyli tak. Powiedzmy, czarne płaszcze, wkurwiałem je na samo Savido. Nie. Bardziej ten ich przywódca na przykład, nie? Albo ten Max, z którym walczyłeś wcześniej, bo już mu ciąłeś łeb i on dalej wraca. Na tej zasadzie, nie? To musi być jakiś personalny przeciwnik. I wtedy broń po prostu traktuje się jako jeden wyżej niż normalnie, nie? Bo to jest jedno obrażenie więcej, także dużo, niedużo, no nie? Ale no kwestia jest właśnie ucięcia najbliżej znajdującej się kończyny. Drugie ostrze to jest... Wargiliusz. Wargiliusz. Uczył dzieci twoje. To jest rapiel, rapier Azraela. Wygląda jak... Trochę wygląda jak jakby zrobiony z żywej magmy. Cały czas biegają po nim jakby płomienie. Wydaje się cały czas rozpadać i na nowo regenerować z powrotem. Coś w tym stylu. I jego ostrze cały czas jakby rozbija się na kawałeczki milimetrowo od siebie i znowu się łączy i znowu przepływa przez niego energia. Jakby trochę wygląda to tak jak płynąca magma, ale jego wykończenie całe wygląda jak anielskie skrzydła, jakby oplatały twoją dłoń na tej zasadzie. I to jest broń. Która koniec końców, wiadomo, świeci się. Zadaje obrażenia od ognia i obrażenia święte. Po prostu. Aha, i obrażenia zadane tą bronią nie mogą zostać wyleczone w inny sposób niż życzeniem. Życzeniem. W żaden sposób nie mogą zostać wyleczone. Tylko i wyłącznie życzeniem, albo jeżeli jakieś boskie bóstwo zechce wyleczyć te obrażenia. Zdjąć jakby tą blokadę z tej istoty. Więc nieważne, czy to jest jedno obrażenie, ale one nigdy nie zostaną wyleczone. A miecz przez swoje właściwości, znaczy ostrze przez swoje właściwości, ten rapier będzie świecił w okolicy paru metrów. Jakie ma obrażenie? Klasyczny rapier, czyli 1K8 podstawowych przebijających obrażeń plus 1K8 świętych obrażeń i 1K8 od ognia. 1K6. 1K8 w jego przypadku. Ze względu na to, że jest 1K6 normalnie, ale 1K8 ze względu na ten materiał, z którego jest stworzony. Nie? To jest to. I jeszcze jeden. I to jest... Pierdolona jest, że ma taki dym. To jest tekst tego rapiera. O nie.
To jest... Twórcą istotą pierwszą, która badała tym rapierem, był gość o imieniu Libidonus. Nie, ja to wymyśliłem, przepraszam. Rapier... Ravisher. Niszczyciel? Destruktor? Coś w tym stylu? To jest... Broń wygląda, jakby była zrobiona praktycznie z eterycznej energii. Sama rękojeść, którą trzymasz, rzeczywiście przypomina stal, ale jest cały czas zimna w dotyku. A ostrze wykonane jest z materii, która znajduje się pomiędzy planami. Ostrze zadaje 1k10 obrażeń. To jest ostrze plus 6. I teraz tak. I to jest takie ostrze, jeżeli nie jesteś do niego w żaden sposób przypisany, nie zestroiłeś się z nim. Natomiast po zestrojeniu się Ravisher zwiększa twoją zręczność o 2, charyzmę o 2, nawet powyżej 20. Zadaje obrażenia cięte lub kłute, jak chcesz, bo to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia w jego przypadku redukcja obrażeń. Przybija każdą jedną redukcję obrażeń, odporności na obrażenia kłute i cięte. Zadaje 1k10 plus 3 plus premia ze zręczności oczywiście. I teraz. Zestrojona postać ma cały czas przyspieszenie. Plus 10 do ruchu non-stop. Automatyczny ekstra atak, dodatkowy atak po prostu masz w każdej turze ze względu na swoją ponadnaturalną prędkość w trakcie użytkowania jego, nawet powyżej potencjalnych 3 ataków. Czyli masz raz, dwa, wojownik może mieć 3, wtedy masz 4. Po prostu. Jeżeli wyrzucisz naturalnie 18, ten dodatkowy, w tym dodatkowym ataku... jak wyrzucisz 18, to dostajesz jeden ten dodatkowy atak. I wszystko poniżej 18, no nie? Czyli tam, jeżeli trafisz przeciwnika poniżej 18, ale 18. Przy wyrzuceniu 19 masz 2 ataki. I przy wyrzuceniu 20 3 ataki. Czyli atakujesz normalnym atakiem, masz drugi atak, tamten swój, powiedzmy, jako wojownik, więc atakujesz. Dajmy, że masz trzeci już na tym poziomie, no to atakujesz trzecim razem. Ekstra atak masz z tego. Jeżeli wyrzucisz 18, tam, czy poniżej 18, no to trafisz normalnie tam tym dodatkowym atakiem. Jeżeli wypadnie 19, to to są 2 sztychy. Jeżeli wypadnie 20, to to są 3 sztychy. W tym jednym ataku, nie? Za każdym razem rzucasz normalnie obrażenia. Tak, jakbyś wykonywał kilka ataków. Kryt jest 18, 19, 20. Plus 1 do klasy pancerza. I nie możesz zostać zaatakowany, nie możesz sprowokować ataku atakowaniem. Czyli w trakcie walki, jeżeli nawet zmienisz cel, to nie ma znaczenia. Bo tak szybko zmieniasz cel, że to nie ma znaczenia. Dodatkowo, jako specjalna właściwość... przeciwnik, który jest niewrażliwy lub odporny na obrażenia przebijające lub tnące, jakby fizycznie to nie działa w ogóle na niego. Ale w przypadku, jeżeli przeciwnik jest niewrażliwy w ogóle na obrażenia tnące lub przebijające, musi wykonać rzut obronny równy twojej klasie pancerza lub otrzymuje podwójne obrażenia. Jeżeli uda mu się rzut, no to otrzymuje klasyczne obrażenia. Jeżeli rzucił 20 w tym teście obronnym jakby, no to nie otrzymuje w ogóle obrażeń od ataku tego ostrza.
ze względu na to, że to jest eteryczne ostrze, nie? Więc jakby przeciwnika, którego przebijasz, a jest odporny całkowicie na przebicie, może się oprzeć na tyle, jakby rzuci 20, że nic się nie dzieje. Fajnie. Jest ten trzeci. No, tylko ciekawe za co. Jaki to ma cyrk? Czekaj. Czy nie skończył czytać? Nichu ja. To jest, to akurat nie jest mój projekt, więc wiesz, to nie jest takie proste, żebym to znał. Tylko po prostu mam podobieranych do kupców mam ekwipunek, nie? Podzielonych na kupców, których możecie spotkać w Fejlonie. Okej. Okay. Jeżeli spotkasz, dajmy na to, że twoja postać woli kobiety. Jeżeli spotkasz kobietę, która jest odpowiednio piękna, to jeżeli nie uda ci się rzut obronny, to musisz się do niej zalecać. Póki twoje libido... Biorę! Nie, to nie działa fizycznie, ale jak wyrzucisz jeden... To się spuścisz w gacie. Nie, to automatycznie... To automatycznie jakby... Nie faje. No czujesz się odrzucony, nie? I jako więzień miłości wszystkie twoje rzuty obronne przez najbliższe 1K6 plus 1 dni są failem. Wszystkie rzuty obronne. O kurwa. Wszystkie, że wszystkie. O kurwa. No powiedzmy, że to akurat jestem w stanie nam zmienić, bo to... U nas się to po prostu nie trafi. No nie gramy w ten sposób, żeby to miało sens, nie? Na tej zasadzie. Więc to tam... Uznajmy na razie, że to się streaminguje. No ale, no właśnie. Jest kurewsko drogie. No, no myślą się. Ile macie w ogóle całej gotówki na sobie? Się wystukali. 965 platy. 750 jeszcze. I 3000 golda. I 600... Ze wszystkimi tymi itemami, które tutaj... I z mieczem Lapandera. Jeszcze za mało. Nie, to po prostu odbiorę wam wszystkie monety, jakie macie. Wszystkie monety, kosztowności, jak macie nawet jakiś diamentowy pył, wszystkie kosztowności. Wszystko, co ma w ogóle wartość taką maksymalnie pieniężną. Kurwa, nic nie daje. Tyle hajsu stracić. No. Pierdź, kurwa, ale jakie obrażenie, cuda. Ale to jest najlepszy rapier, jaki ona ma, jakby... Jedna z najlepszych broni, jakie ma w ogóle, nie? Panie, zapłaciłem ci, kurde... 250 platyny za, kurwa, za te rękawice, karmasze. A później nie będziemy co kupić innego. Iść dziecko. Będzie hajsu na nic.